Cześć, ja nazywam się Agata Kępa i witam Was na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj razem z Adamem Traczykiem, politologiem, który w tym momencie związany jest z More in Common Polska, ale wcześniej zajmował się tematyką Niemiec oraz ekologii, będę rozmawiała o referendum klimatycznym w Berlinie. Cześć. Dzień dobry, cześć. No to tak może na początek bardzo podstawowe pytanie. O co tak naprawdę chodzi z tym referendum klimatycznym w Berlinie? Ono miało miejsce 26 marca tego roku. Jak to się stało, że w ogóle do niego doszło? O co chodziło w tym referendum? Chodziło o przyspieszenie transformacji energetycznej, czy zielonej transformacji w Berlinie. Koalicja organizacji społecznych, na czele przede wszystkim z Fridays for Future, to jest taki niemiecki odpowiednik młodzieżowego strajku klimatycznego, ale także szereg innych organizacji, tak jak choćby Berlińskie Stowarzyszenie Najemców, ale też szereg mniejszych partii politycznych, takich jak Volt, jak Partia Ochrony Zwierząt, czy Partia Piratów, postulowały, domagały się przyspieszenia niemieckiej transformacji energetycznej w Berlinie i przesunięcia celów klimatycznych o 15 lat do przodu. Postulowały one bardziej ambitną politykę i w tym celu przygotowały aktualizację, nowelizację ustawy właśnie o transformacji energetycznej i przeciwdziałaniu ochrony klimatu i w tym celu zebrały podpisy, aby w pierwszej kolejności wymóc na władzach Berlina zmianę polityki, a w konsekwencji przeprowadzenie także w ostateczności referendum, które odbyło się, tak jak mówiłaś, całkiem niedawno. Właśnie, bo Unia Europejska deklaruje neutralność klimatyczną do 2050 roku. Niemcy chcą przyspieszyć i zadeklarowali się do 2045. No a właśnie w tym samym Berlinie był do niedawna pomysł, żeby przyspieszyć to do 2030. Jednak to referendum nie zostało uznane przez to, że właśnie zabrakło tam kworum. Ale czy sama droga do tego referendum była długa? Jak wygląda taki proces referendum w Niemczech, bo on się różni tutaj też od Polski? Tak, różni się nie tylko od ścieżki polskiej, ale różni się przede wszystkim także wewnątrz Niemiec i to trzeba sobie też jasno powiedzieć. Mówimy na dobrą sprawę w Niemczech o 16, na dobrą sprawę o 17 różnych systemach politycznych, bo mamy 16 landów i 17 system na poziomie ogólnoniemieckim, na poziomie federalnym i w każdym tym przypadku ten proces zwoływania referendum wygląda inaczej. Z jednej strony mamy oczywiście możliwość zwołania referendum odgórnie, że tak powiem, przez władze, chociażby w przypadku zmiany konstytucji landowej, ale mamy także możliwość we wszystkich landach przeprowadzenia referendów oddolnie, czy wymuszenia na władzach przeprowadzenia takich referendów. One się różnią pewnymi szczegółami, pewnymi programami, pewnymi terminami, ale z grubsza możemy sobie to prześledzić właśnie na tym przykładzie berlińskim i ten proces wygląda następująco. Wpierw zbieramy podpisy pod inicjatywą obywatelską, która jest potrzebna do samej jej rejestracji. W przypadku Berlina jest to 20 tysięcy głosów. Następnie po tej rejestracji organizatorzy mają 4 miesiące na zebranie podpisów odpowiadających 7% populacji Berlina, czyli w tym wypadku około 170 tysięcy głosów. W tym celu tworzy się właśnie już formalnie sama inicjatywa obywatelska i jej petycja, jej wniosek jest przekazywany wówczas władzom. Jeżeli ta petycja zostanie, nie uzyska aprobaty ze strony władz w przypadku rządu Berlina, wtedy przeprowadza się referendum, które musi odbyć się w przeciągu lub 4 miesięcy od złożenia już, od zebrania tych podpisów, albo 8 miesięcy, jeżeli istnieje możliwość połączenia tego referendum z jakimiś innymi wyborami. Chodzi po prostu tutaj w pewnym sensie o oszczędność kosztów, ale także do pewnego stopnia o podniesienie frekwencji w takich referendach. Inicjatorom tego referendum klimatycznego, tej inicjatywy obywatelskiej klimatycznej w Berlinie udało się zebrać te podpisy, przy czym warto sobie powiedzieć, że bardzo dużo podpisów, które oni zebrali, zostały uznane za nieważne.
Zakładam, czy zakłada się, że były to po prostu podpisy złożone przez cudzoziemców mieszkających w Berlinie, przez ekspatów i tak dalej, albo przez osoby, które po prostu są Niemcami, ale nie są zameldowane w Berlinie. No ale i ostatecznie tych głosów nieważnych było około 1/3 w przypadku rejestracji, no ale udało się i tak uzyskać to kworum potrzebne no, do zainicjowania tego procesu. Zebrano ponad 180 tysięcy ważnych podpisów. Tak jak mówiłem, ten próg wynosi w tym momencie te 7% populacji Berlina, 170 tysięcy głosów. No i mieliśmy referendum, doszło do tego referendum. Organizatorzy referendum, chcąc właśnie też podbić frekwencję, wnioskowali także o połączenie referendum z wyborami do berlińskiego parlamentu, które odbyły się kilka tygodni wcześniej, więc tu mielibyśmy no, skrócenie tego terminu, ale władze na to się nie zgodziły z racji no, obaw przed, no, przed kolejnym fiaskiem wyborczym. Wiemy, że te wybory, które odbyły się teraz w Berlinie do parlamentu landowego, do Regionalnego Parlamentu Berlińskiego, były wyborami powtórzonymi z powodu no, wielu wpadek, które miały miejsce w Berlinie w przypadku ostatnich wyborów, niezliczenia głosu, błędnego zliczenia głosów, braku kart, więc władze Berlina chciały tu uniknąć kolejnej wpadki, więc te wybory i to referendum nie zostały przeprowadzone razem, więc referendum zostało przeprowadzone po prostu kilka tygodni po głosowaniu do Landtagu. No ale tak jak mówiłaś, referendum poniosło, czy organizatorzy referendum ponieśli porażkę i nie uzyskała ich inicjatywa ani wymaganego, nie uzyskała wymaganego kworum, zarówno jeżeli chodzi o frekwencję, ale także nie uzyskała wymaganego kworum, jeżeli chodzi o odsetek głosów na tak. Dziękuję tutaj bardzo za odpowiedź. Zastanawiam się nad tą kwestią tej 1/3 tych nieważnych głosów, bo wydaje mi się, że to jest bardzo dużo, no a z drugiej strony jednak trudno jest, jak się zbiera takie podpisy, weryfikować, czy ta dana osoba może się pod tą listą podpisać, czy nie. Myślę, że każdy, kto był przy takim zbieraniu podpisów, chociażby w Polsce, do jakichkolwiek wyborów, to sobie zdaje z tego sprawę. Czy jest jakiś mechanizm, który to tam może usprawniać, czy na przykład to zbieranie podpisów może też przebiegać w sposób cyfrowy? Nie podpisuję, nie w Berlinie podpisuję się te listy osobiście. Wydaje się, że to jest w dużej mierze też specyfika po prostu takiego miasta, jak jest Berlin. Miasta bardzo kosmopolitycznego, miasta, które przyciąga bardzo dużo osób, zarówno z zagranicy, jak i z całych Niemiec, a do tego dochodzi pewna specyfika niemieckiego systemu wyborczego. Berlin jest jednocześnie, czy politycznego, Berlin jest jednocześnie miastem i landem, więc wiele osób, którym wydaje się, że mogłyby brać udział w takim lokalnym referendum, na przykład, albo tak jak wydaje się, że mogłyby brać udział w lokalnych wyborach zgodnie z regulacjami przyjętymi na poziomie Unii Europejskiej, Berlin tego nie może, bo to są już wybory właśnie na poziomie landowym, a nie na poziomie lokalnym, więc po prostu zakładamy, że wiele osób podpisało tą listę w dobrej wierze, ufając, że może wziąć udział właśnie w takim referendum lokalnym, no ale znowu nie jest to do końca referendum lokalne, miejskie, tylko landowe, dlatego potem no, następuje ta weryfikacja już formalna podpisów, a organizatorzy są świadomi tego, że muszą zebrać te podpisy z pewną górką, no co właśnie uczynili, bo tych podpisów było ponad 250 000, więc po odrzuceniu tych głosów nieważnych i tak zmieścili się, czy przekroczyli to wymagany limit. No właśnie, ponad 250 000 to jest bardzo, bardzo duże poparcie. Nam się tak może z perspektywy trochę mniejszych polskich miast wydawać, że to jest ogrom ludzi, które popiera. Jakie były w takim razie reakcje społeczne na to samo referendum? Jak oceniają to Berlińczycy? Jak oceniają to politycy? Zwłaszcza, że pojawiały się także sceptyczne głosy na temat tego, czy w ogóle to jest możliwe, żeby do tego 2030 roku Berlin osiągnął neutralność klimatyczną. No i o tym wypowiadał się właśnie tak sceptycznie między innymi kanclerz Olaf Scholz. No w temacie praktycznej możliwości implementacji tego prawa, tak, tej ustawy, która była przedmiotem referendum, to krytycznie wypowiadali się w zasadzie wszyscy.
Warto wspomnieć, że wszystkie partie obecne w berlińskim parlamencie opowiedziały się przeciwko tej inicjatywie, czy wzywały, czy zabrały stanowisko krytyczne wobec tej inicjatywy. Jedynie Zieloni w ostatnich tygodniach zdecydowali się poprzeć tą inicjatywę, chociaż wcześniej ich liderka, jednocześnie ministra odpowiedzialna za sprawy środowiska w berlińskim parlamencie, czy ówczesna, czy jeszcze przez chwilę obecna minister zajmująca się kwestiami środowiska, no sama stwierdziła, że jest to niemożliwe do implementacji, że ten termin po prostu jest zbyt krótki, no bo mówimy tutaj o niecałych 7 latach, w skróceniu tego terminu o osiągnięcia neutralności klimatycznej o 15 lat. Więc te głosy sceptyczne były bardzo powszechne. I ze strony, nazwijmy to, partii mainstreamowych, lewa do prawa. I warto chyba sobie też powiedzieć, że na dobrą sprawę to referendum nie wzbudziło aż tak wielkich emocji, jak kilka poprzednich referendów, jak kilka poprzednich spraw, nad którymi Berlińczycy głosowali właśnie w takich referendach. Wydaje się też, że ta inicjatywa nie była aż tak silnie zakorzeniona, że tak powiem, można powiedzieć, w tkance miejskiej, w społecznej tkance miejskiej, że to nie była do końca inicjatywa, która dotyczyła sprawy lokalnej, która dotyczyła sprawy no tak bliskiej serca Berlińczykom, troszeczkę jednak abstrakcyjnej, troszeczkę nienamacalnej, więc ona aż tak wielkich emocji nie wzbudzała, bardziej była pewnym dużym sondażem, można by powiedzieć, pewnym określeniem się w sprawie no dość generalnej, tak? Jakim jest przeciwdziałanie zmian klimatu, a nie właśnie takiej lokalnej, dotyczącej już bezpośrednio życia Berlińczyków. Więc ja na dobrą sprawę nie zaobserwowałem takiego rozemocjonowania się tą sprawą, jak w przypadku poprzednich berlińskich referendów dotyczących chociażby dwóch berlińskich lotnisk, czy terenu jednego z lotnisk, czy uspołecznienia wielkich koncernów, czy wywłaszczenia wielkich koncernów mieszkaniowych w Berlinie. To były sprawy, w którym faktycznie Berlin i Berlińczycy żyli tą sprawą w mniejszym stopniu, no co przełożyło się także na niższą frekwencję niż spodziewana. I ostatecznie ten wynik też jest, chociaż samych głosów na tak było więcej niż głosów na nie, to ta przewaga była minimalna, co też pokazuje pewien brak entuzjazmu no, w szerszym społeczeństwie niż tylko w tym najbardziej zmobilizowanym części, nazwijmy to, aktywistycznej berlińskiej populacji. Tutaj wspomniałeś o tych innych referendach i do tych też na pewno jeszcze przejdziemy, bo chciałam też o nie zapytać, ale zanim o tym, to chciałam się dowiedzieć, w jaki sposób tak naprawdę teraz ci Berlińczycy, którzy są za tą zmianą, za przyspieszeniem tej neutralności klimatycznej, mogą poczynić kroki? Czy jakby poza tym landowym referendum są jakieś inne kroki prawne, które właśnie ustawodawca proponuje, żeby ludzie tak oddolnie mogli też podjąć jakąś inicjatywę? Znaczy najprostszym krokiem jest zagłosowanie w kolejnych wyborach do berlińskiego parlamentu na partie, które będą miały takie postulaty w swoim programie. Więc to jest taki najbanalniejszy, a jednocześnie też wydaje się najskuteczniejszy sposób do przeforsowania takich zmian. Widzieliśmy też w ostatnich latach w Niemczech ciekawy mechanizm, który jednak niewiele ma wspólnego z demokracją bezpośrednią, ale jednak pozwala też osobom silnie zmotywowanym do osiągnięcia pewnego celu politycznego, uzyskania pewnych pozytywnych dla siebie w swoich oczach rozwiązań, mianowicie ścieżkę prawną. Widzieliśmy, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny całkiem niedawno orzekł w sprawie właśnie dotyczącej, jak szybko powinna być przeprowadzona zielona transformacja, orzekł, że niekonstytucyjne, niezgodne z pryncypiami niemieckiej konstytucji, niemieckiej ustawy zasadniczej jest odkładanie kosztów zielonej transformacji na przyszłe pokolenia, zarówno te, które no, już są na Ziemi, ale także które na Ziemi się dopiero pojawią. Stąd przy planowaniu długofalowej polityki klimatycznej, chociażby właśnie jak tych celów do 2045 roku, nie powinno się tych zasadniczych kosztów,
odkładać na lata późniejsze, tylko powinny być one rozkładane równomiernie. To był też wielki sukces ruchu klimatycznego w Niemczech, ruchu prośrodowiskowego, proochrona klimatu, wykorzystania właśnie ścieżki prawnej w tym wypadku, nie demokracji bezpośredniej, ale ścieżki prawnej. Ale ciągle wydaje się, że tym najskuteczniejszym środkiem nacisku, którym dysponuje społeczeństwo, jest głosowanie na partie, które w swoim programie takie postulaty właśnie zawierają, a widzimy, że wśród mainstreamowych partii w Niemczech takich partii, przynajmniej na poziomie berlińskim, nie było. No, poza zielonymi, którzy w ostatniej chwili zmienili zdanie, ale raczej ze względów taktycznych niż faktycznie przekonania, że tak szybkie przyspieszenie zielonej transformacji jest na poziomie miasta Berlin możliwe. Czyli myślę, że tutaj to jest to podobieństwo, że najlepiej jednak jest wybierać swoich przedstawicieli, którzy będą mieli podobne zdanie do nas i będą po prostu to pchali już wyżej w Sejmie. Teraz bym chciała właśnie powrócić do tego, że to nie było pierwsze referendum w Berlinie i w ciągu ostatnich kilku lat się trochę odbyło. Między innymi jakby sukcesem zakończyło się to referendum w przypadku lotniska Tegel. Mieszkańcy Berlina zagłosowali za tym, żeby ono nie zostało zamknięte, a finalnie działalność tego portu tak czy siak została zawieszona. Czy zatem te referenda landowe mają właśnie tylko taką moc opiniodawczą, czy ich charakter jest wiążący? No właśnie, to referendum w przypadku lotniska Tegel jest o tyle ciekawe, że samo referendum okazało się sukcesem inicjatorów, ale jednocześnie nie odnieśli oni sukcesu faktycznego, bo lotnisko i tak zostało zamknięte. W Berlinie, podobnie jak w dwóch innych landach, czyli w Hamburgu i Szlezwiku-Holsztynie, funkcjonuje referendum, które funkcjonuje instytucja referendum, które jest w pewnym sensie kierunkowe, które jest pewnym wyrazem ogólnej woli politycznej, w którym powinna się przemieszczać ich land, czy w którym powinny obrać władzę. We wszystkich landach natomiast funkcjonują też wiążące referenda, które opierają się, no, już o konkretne ustawy, tak jak było tutaj w tym ostatnim berlińskim przypadku. W ogóle Berlin jest bardzo rozpolitykowanym miastem i miastem, czy landem, w którym chętnie sięga się po takie mechanizmy właśnie referendów. W ciągu ostatniej dekady było ich aż pięć, więc średnio co 2 lata Berlińczycy głosują w referendach. Głosowali w sprawie właśnie zamykania lub niezamykania lotniska Tegel, zachowania terenów po byłym lotnisku Tempelhof, no, jako pewnego parku czy przestrzeni rekreacyjnej. Głosowali na temat uspołecznienia czy wywłaszczenia wielkich koncertów mieszkaniowych, o czym wspominałem. Mieliśmy to głosowanie klimatyczne, mieliśmy także głosowanie dotyczące rekomunalizacji, czyli znowu wywłaszczenia czy uspołecznienia wcześniej sprywatyzowanych firm dostarczających Berlińczykom prąd. I mamy tutaj różne modele tych referendów. W przypadku lotniska Tempelhof było to wiążące lotnisko, więc władze były zobowiązane przyjąć taką ustawę. W przypadku lotniska Tegel, w przypadku także tego referendum dotyczącego mieszkalnictwa, były to referenda, no właśnie, w pewnym sensie opiniodawcze, kierunkowe, ale nie wiążące. Jest to pewna właśnie, no, specyfika Berlina, Hamburga i Szlezwiku-Holsztyna, tych trzech z 16 niemieckich landów, co prowadzi do bardzo ciekawych paradoksów. Berlińczycy chociażby w czasie tego referendum dotyczącego wywłaszczenia koncernów mieszkaniowych głosowali jednocześnie w wyborach do swojego lokalnego parlamentu, jednocześnie poparli tą inicjatywę referendalną, a jednocześnie zagłosowali w zdecydowanej większości na partie, które wprost mówiły: nie będziemy implementować tego wyniku tego referendum, jeżeli będzie ono pozytywne. Nie wywłaszczymy tych koncernów, bo są to zbyt wielkie koszty. Te pieniądze można wykorzystać lepiej, skuteczniej, na innych kierunkach, czy na inny sposób. Więc mamy tu do czynienia z pewną, no, taką troszeczkę schizofrenią no właśnie, w ekspresji swojej woli politycznej. Z jednej strony kierunek wskazany
taki, a nie inny, ale z drugiej strony głosowanie na partie, które tego kierunku nie akceptują i wprost deklarują, że nie będą nim podążały, co pokazuje też, że te cząstkowe decyzje w sprawie no, konkretnych też problemów nie zawsze rzutują na szerszy ogólny obraz polityki i że te referenda no, czasami troszeczkę nam zaburzają też obraz tego, jak wygląda faktycznie polityczny krajobraz w danym miejscu, ale jednocześnie są też pewną zachętą dla polityki i wydaje mi się, że szczególnie to referendum dotyczące właśnie koncernów mieszkaniowych pokazało politykom, że jest społeczne przyzwolenie na pewne odważniejsze ruchy. Nawet jeżeli nie, ten ruch nie jest być może, jeżeli wyliczymy to sobie wszystko dokładnie, jakie byłyby koszty takich implementacji, tej woli wyrażonej w referendum są zbyt duże i faktycznie są praktycznie nie do implementacji, to pokazuje to jednak politykom, że społeczeństwo jest gotowe na pewne bardziej radykalne kroki, zachęca też polityków do pewnej większej odwagi do realizowania pewnych polityk sektorowych, więc nawet jeżeli one są tylko pozornie skuteczne, no bo większość obywateli wyraża tutaj swoją wolę, ale nie jest ona implementowana, to są też istotnym sygnałem dla polityków. Tak, myślę, że też naturalnie pojawia się to pytanie, o ile się wyborcy zapoznają przed wyborami z programem danej partii i skąd właśnie potem się biorą takie rozbieżności, ale też dzisiaj nie o tym. Chciałam jeszcze zapytać o to właśnie, jak wyglądają te różnice, bo myślę, że to jest coś, z czego też nie do końca jakby wszyscy sobie zdajemy sprawę, bo w Niemczech to referendum ogólnokrajowe tak naprawdę może dotyczyć tylko niewielu kwestii, głównie terytorialnych czy dotyczących konstytucji. No i właśnie każdy land ma prawo ustalać właśnie te referenda lokalne według siebie. I czy w związku z tym są zauważalne jakieś konkretne różnice, na przykład jeśli dane prawo jest bardziej restrykcyjne i potrzeba większej liczby osób, wyborców, którzy by zagłosowali na tak, czy właśnie wtedy te referenda na przykład odbywają się rzadziej i jak to właśnie w przypadku Niemiec wygląda? Tak, powiedzmy sobie może na początku o tych referendach na poziomie federalnym, na poziomie ogólnoniemieckim, bo one są faktycznie praktycznie nieistniejące. One nie odgrywają żadnej roli w niemieckim systemie politycznym. Dotyczą właśnie spraw terytorialnych, czyli nowego układu terytorialnego, na przykład połączenia landów, podzielenia landów i one się formalnie są one ogólnokrajowe, ogólnoniemieckie, ale de facto biorą w nich udział tylko osoby, których te zmiany dotyczą. Czyli jeżeli na przykład, tak jak było to w latach 90. były plany połączenia landu Berlin, landu Brandenburgia, to wtedy głosują tylko mieszkańcy tych dwóch landów. Jeżeli mówimy o podzieleniu jakiegoś landu, to znowu głosują tylko mieszkańcy tych landów. No i Niemcy głosują też, czy będą zobowiązani do głosowania w sprawie nowej konstytucji. Nie zmian w konstytucji, bo te odbywają się w standardowy sposób, ale przyjęcia całkiem nowej konstytucji. Więc na dobrą sprawę tutaj nie ma to miejsce. No właśnie, sprawy podziału terytorialnego, o ile dobrze pamiętam, ostatni raz 96 rok i referendum w sprawie połączenia Berlina i Brandenburgii. Więc to możemy sobie zostawić na bok, a jest to istotne, dlatego że niemiecki system polityczny de facto jest oparty na kompromisie, na wypracowywaniu rozwiązań kompromisowych. System federalny do tego wymusza pewną elastyczność też poszczególnych partii politycznych, bo na dobrą sprawę każda partia jest jednocześnie trochę u władzy i trochę w opozycji. Jeżeli jesteśmy członkiem jako niemiecka partia chociażby rządu federalnego, koalicji rządzącej na poziomie federalnym, no to w jakimś landzie jesteśmy w opozycji. Jeżeli rządzimy w jakimś landzie, to na pewno znaczy się taka konstelacja, że w jakimś innym landzie znowu jesteśmy u władzy albo jesteśmy u władzy na poziomie federalnym, więc to wymusza troszeczkę inne podejście też do polityki, wymusza też większą odpowiedzialność ze strony poszczególnych partii politycznych, no i wymusza też właśnie zawieranie kompromisów na bardzo wielu różnych poziomach tego systemu politycznego. No a referenda to jest jednak coś, co stawia sprawę na ostrzu noża. Stąd to niewielkie wykorzystanie referendów, czy w zasadzie brak tego mechanizmu na poziomie federalnym. No a na poziomie
Landowym mamy na dobrą sprawę rozkwit rozwiązań przybliżających rozwiązania demokracji bezpośredniej, czy wprowadzające je do niemieckiego systemu politycznego, no już po zjednoczeniu Niemiec, po 1989 roku, troszeczkę też na fali przyjmowania nowych konstytucji, no, w nowych landach, które wyłoniły się po zjednoczeniu, które były dawniej częścią Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a stały się częścią Republiki Federalnej Niemiec. Tam przyjmowano nowe konstytucje i tam, no właśnie na fali pewnego entuzjazmu prodemokratycznego, demokratyzacji, włączono takie mechanizmy demokracji bezpośrednio do tych konstytucji. No i za tym przykładem poszły także landy na zachodzie Niemiec, wprowadzając najczęściej właśnie te mechanizmy tych wiążących referendów. Oczywiście mamy tutaj pewną też różnicę między referendami, które są wprowadzane, które się odbywają oddolnie i odgórnie. Tak? Te odgórne w Niemczech funkcjonowały, chociażby dotyczące zmian konstytucji. W Bawarii bardzo dużo takich referendów się odbywało, a przed 1989 roku takie referendum oddolne odbyło się w zasadzie tylko raz i też właśnie w Bawarii w 1968 roku, ale ono było połączone i tak z takim obligatoryjnym, odgórnym referendum. Dotyczyło dokładnie tej samej sprawy, więc w zasadzie możemy o nim zapomnieć. Natomiast po 1989 roku takich referendów było w Niemczech już 24, więc widzimy, że ta liczba nam skokowo wzrosła. Nie powiem, że Niemcy się rozkochali w demokracji bezpośredniej, ale z pewnością jest to mechanizm, po który zaczęto sięgać w bardzo różnych sprawach. Chociażby w Hamburgu głosowano nad inicjatywą ubiegania się miasta organizacji Igrzysk Olimpijskich. Zostało ono odrzucone, zresztą wtedy specjalnie też zmieniono prawo, żeby takie pytanie mieszkańcom Hamburga umożliwić. W Bawarii natomiast głosowano nad zaostrzeniem czy nad przyjęciem nowych rozwiązań dotyczących ochrony osób niepalących. Więc mamy bardzo szeroki zakres tych referendów. Czasami te referenda, które były nieoddolne, ale odgórne, też były bardzo istotnymi takimi punktami zwrotnymi też w polityce poszczególnych landów i rozwiązywały też długoletnie konflikty. Mam tutaj przede wszystkim na myśli być może najgłośniejsze niemieckie referendum, które odbyło się w 2011 roku, czyli dotyczące projektu o nazwie Stuttgart 21, czyli budowy nowego węzła komunikacyjnego, nowego węzła kolejowego w stolicy Baden-Württembergi. Tam przez lata mieliśmy wielki konflikt polityczny wokół tego projektu. No i ostatecznie oddano tutaj decyzyjność, żeby przeciąć ten pat, czy wyjść z tej patowej sytuacji, oddano je w ręce obywateli. Ale tych oddolnych, tak jak wspominałem, referendum było 24. Jak sobie spojrzymy, gdzie one się odbyły, to one się odbyły przede wszystkim w Berlinie, w Hamburgu i w Bawarii. W landach, które są, można powiedzieć, troszeczkę najbardziej rozpolitykowane, szczególnie te landy miasta, gdzie ta polityka lokalna i polityka landowa się łączą w zasadzie w jedność. I stąd też jakby być może większa gotowość i większa chęć do rozwiązywania takich problemów właśnie też za pomocą referendum. No i Bawaria, także dość rozpolitykowany land o dużej też niezależności, o dużym poczuciu też inności względem reszty Niemiec, więc być może to jest pewien taki czynnik, który tłumaczy, skąd właśnie w tych trzech landach najwięcej referendów. Ale te ustawy na dobrą sprawę są podobne w poszczególnych landach. Oczywiście tam się zmieniają troszeczkę terminy, o czym wspominałem na początku, troszeczkę zmieniają się progi ważności tych referendów, więc tutaj nie doszukiwałbym się istotnych barier, że tak powiem, prawnych, które są tutaj jakąś przeszkodą dla mieszkańców poszczególnych landów w zainicjowaniu takiego procesu. To, czy progiem ważności danego referendum jest 25% głosów na tak, czy 20%, jest już raczej sprawą drugorzędną. Wydaje mi się, że sprawy rozbijają się tutaj przede wszystkim o kulturę polityczną poszczególnych landów.
I czy właśnie my z tej demokracji bezpośredniej możemy wyciągnąć jakieś wnioski dla Polski? Trudno powiedzieć, czy możemy wyciągać wnioski dla Polski, dlatego że mamy w Niemczech do czynienia z bardzo zasadniczo różnym systemem politycznym. Właśnie systemem, który jest oparty na kompromisie, który gwarantuje też w dużej mierze obywatelom, którzy popierają partie będące w opozycji, pewne poczucie wpływu. W Polsce natomiast widzimy, że osoby, które popierają partie, które nie są u władzy, czują się bardzo, no, czują się bezsilne po prostu, czują się absolutnie bez wpływu na to, co dzieje się w kraju. Widzimy to bardzo wyraźnie w badaniach, które Morning Common w Polsce realizuje od 2020 roku, ale widzimy to także w szeregu innych badań i projektów badawczych. Więc na dobrą sprawę przełożenie tych lekcji niemieckich na lekcje na grunt polski jest bardzo trudne z racji właśnie tej pewnej niekompatybilności czy tych różnic w systemach politycznych. W Niemczech ja nie obserwuję głębokiej potrzeby do rozwijania na dobrą sprawę też instytucji referendum. Widzimy, że bardzo często są one pewnymi takimi, no nie chcę powiedzieć wydmuszkami, bo one jednak w wielu wypadkach też doprowadziły do rozwiązania istotnych konfliktów politycznych, jak chociażby właśnie w wspomnianym Stuttgarcie, podjęcia istotnej decyzji dla lokalnej społeczności, jak ta olimpiada w Hamburgu. Ale często mamy też do czynienia no, z takim trafieniem takiego referendum w pewną polityczną próżnię, która jest nie tyle zawinione przez system polityczny, przez elity polityczne, ale po prostu też przez wybory, których dokonują obywatele, a te są, o czym też mówiliśmy, momentami sprzeczne. W Niemczech jest też jednocześnie silna grupa, nazwijmy ją grupą lobbystyczną na rzecz zwiększania demokracji bezpośredniej, która prowadzi też pewien ranking dotyczący tego, w których landach jest też najprościej przeprowadzić pewne referendum, a w którym jest je trudniej, jak wysoko oceniamy demokrację w poszczególnych landach i możliwości partycypacji. Ale tych lekcji nie wiem, czy jesteśmy faktycznie w stanie przełożyć jeden do jednego. To, co jest, wydaje mi się, istotne w niemieckim systemie dotyczącym referendum, jest to, że z racji właśnie tego kompromisowego charakteru niemieckiego systemu politycznego, wprowadzając mechanizmy demokracji bezpośredniej, dba się o to, aby zabezpieczyć się przed sytuacją, w której no, mogłoby dojść do sytuacji, w której bardzo dobrze zmobilizowana mniejszość wprowadza rozwiązania, czy forsuje rozwiązania, które nie są akceptowalne przez, nazwijmy to, cichą większość. Tak? Mamy mechanizmy zabezpieczające przed dyktatem zmobilizowanej mniejszości właśnie wbrew woli cichej większości. Stąd te progi frekwencyjne dla ważności referendów, czy to jest 20% odpowiedzi na tak, czy 25% odpowiedzi na tak. Mamy tutaj wbudowane pewne mechanizmy, więc te mechanizmy demokracji bezpośredniej są w pewnym sensie uzupełniające względem systemu przedstawicielskiego, który w Niemczech jest tym systemem dominującym. I one sprawdzają się z jednej strony właśnie też te mechanizmy demokracji bezpośredniej jako pewien wentyl bezpieczeństwa, jako pewien bezpiecznik też, który pozwala rozwiązać pewne patowe sytuacje, o czym wspominaliśmy, a z jednej strony też ten mechanizm wskazania też polityce kierunku i zachęcenia elit politycznych właśnie też do większej odwagi, pokazania, że nastroje społeczne są troszeczkę w innym miejscu, też pewnej metody nacisku na partie polityczne przez inicjatywy oddolne, ale jak mówię, nie wiem, czy byłbym gotów nakładać sobie te dwa systemy jeden na drugi, z racji też właśnie tych zasadniczych też różnic między systemem federalnym a systemem, który mamy w Polsce, który jednak jest systemem bardzo silnie działającym na zasadzie, no, zwycięzca bierze wszystko. W Niemczech mamy troszeczkę inne te mechanizmy, które nam troszeczkę
bardziej rozwadniają ten system i wbudowują w niego troszeczkę więcej bezpieczników i takich możliwości właśnie poczucia wpływu przez obywateli, nawet jeżeli są w danym momencie w opozycji. To dziękuję bardzo za rozmowę. Tak może kończąc, bo jesteśmy na kanale Lubu Bezpośrednio. Co dla Ciebie znaczy właśnie to bezpośrednio? Czym dla Ciebie jest demokracja bezpośrednia? Demokracja bezpośrednia jest dla mnie możliwością pewnej egzekucji wpływu na politykę, na to, co się dzieje w Polsce. Mamy tutaj wielki wachlarz możliwości, jak to robić. I oczywiście referenda są jednym z nich, ale wydaje mi się, że też bardzo istotnym elementem demokracji bezpośredniej, być może nie definiowanej to aż tak mocno w ten sposób, niezgodnego z encyklopedyczną definicją demokracji bezpośredniej, ale która w moich oczach jest bardzo istotna, jest to demokratyzacja partii politycznych. Wydaje mi się, że to też jest w pewnym sensie siła niemieckiego systemu politycznego, że partie w swojej wewnętrznej strukturze są mocno zdemokratyzowane, które pozwalają angażować się obywatelom, no właśnie, w pewnym sensie bezpośrednio i pośrednio za pomocą partii politycznych, co w pewnym sensie rozładowywuje bardzo dużo napięć społecznych, rozładowuje pewne frustracje społeczne, pewne niezadowolenie społeczne, bo przez demokratyzację, przez to, że partie funkcjonują w sposób demokratyczny, obywatele czują, że mają możliwość wpływu na politykę. Więc tego, jak sobie zaprojektujemy naszą demokrację, jest bardzo dużo. Kluczowe koniec końców jest to, żeby obywatelom zapewnić poczucie wpływu, zapewnić możliwości wpływu i dzięki temu będziemy się skutecznie bronić przed pewnym takim zmęczeniem polityką i rezygnacją z polityki, takiego machnięcia ręką, a te elity polityczne robią sobie to, co sobie tam myślą, w ogóle nie patrzą na zwykłego obywatela, realizują swoje interesy, interesiki, czy partyjne, czy osobiste, a my, zwykli szarzy obywatele, nie mamy na to żadnego wpływu. Kluczowe jest, żeby właśnie tak zaprojektować systemy i mechanizmy polityczne, aby to poczucie wpływu i możliwość wywierania wpływu dla obywateli była namacalna, krótko mówiąc. W takim razie jeszcze raz dziękuję bardzo za rozmowę i przybliżenie tutaj i klimatycznego referendum w Niemczech i w ogóle tego, jak działa tam demokracja bezpośrednia. A ze mną na kanale Lub Bezpośrednio był Adam Teaczyk. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.